Jego tata skakał tutaj w Harachowie i Goran Janus, o czym wcześniej wspominałem, także tutaj na Czertaku przed laty startował. Jurij Tepeš. Bardzo dobry i bardzo daleki lot, ale z upadkiem. Przestraszył się chyba tego lotu, tej odległości. Nie potrafił podejść do lądowania Jurij Tepeš. No, zabrakło doświadczenia. Ale nic mu się nie stało. Jak widzimy, zadowolony z tego, jak daleko pofrunął. No tyle, że nie zdołał tego skoku ustać. 9 i 5 przed tygodniem w Vikersund. No, pokazuje, że obok Roberta Krańca, jaki chwali jest bez wątpienia jednym z najlepszych lotników w ekipie słoweńskiej. No a w tym momencie także na świecie. No tak, to zejście do lądowania z ogromnej wysokości. Trochę jeszcze powinien wyczekać, jeszcze próbować powalczyć o odległość, no ale ta odległość już była dla niego, zdaje się, przerażająca. Tutaj wszystko jeszcze było wspaniale i pięknie. Ale tutaj jest, proszę państwa, 220 metrów. No więc byłby to oczywiście nowy rekord Czertaka, bo przypomnę, że obowiązujący to 214,5 metra Tomasa Morgenstern'a, no ale skok przez Tepeša nieustany. No ale mimo tego jest na 4. miejscu, proszę państwa. Niesamowity. A my za chwilę będziemy oglądali Kamila.